Lato już za nami, nie ma co jednak popadać w jesienną depresję. Słonko z niebios co prawda przez najbliższe parę miesięcy będzie nas ogrzewać jakby trochę słabiej, z drugiej jednak strony my, gracze, mamy przecież inne sposoby. Ogrzewać nas będzie trwający już w najlepsze sezon na gry. Na październik synoptycy zapowiadają naprawdę wysokie temperatury układów graficznych. Zaczniemy jednak od Pac-Mana, który różni się od swojego klasycznego pierwowzoru tym, że posiadł trzeci wymiar. Poza tym już w zasadzie to nie do końca. Poza bieganiem po labiryntach w poszukiwaniu monet będziemy mieli okazję też troszeczkę powalczyć. Wredne duchy po raz pierwszy doczekają się więc zemsty. Panie i panowie, Pac-Man and the Ghostly Adventures 2, czyli Pac-Man, któremu znudziło się być osobą. Cień Mordoru to taki trochę Tolkien bez Tolkiena. Mamy więc epidemię gier wyrzekających się swojego dziedzictwa. Autorska opowieść twórców dotycząca Taliona, strażnika czarnej bramy opanowanego przez złego demona, podana będzie w konwencji rodem z Assassin's Creed. Nie wiadomo, czy jednak inspiracje nie okażą się zbyt wyraźne. Sam natomiast zamysł uczynienia każdego spotykanego wroga NPC-em funkcjonującym w świecie gry, mogącym awansować w hierarchii społecznej z pucybuta na generała, może być w branży gier objawieniem. Jeżeli tylko zostanie zrealizowany z odpowiednim przytupem. Forza Horizon to tak naprawdę jeden tytuł ukrywający dwie różne gry. Zdecydowanie ciekawsza będzie jednak odsłona na Xbox One, zrealizowana została bowiem z większym przytupem i przy pomocy bardziej zaawansowanej technologii. Część fanboyów serii dalej jest wprawdzie zdania, że tandetna wizja festiwalu samochodowego do słynnej serii symulatorów pasuje średnio na jeża. Skoro jednak dwójka wychodzi, widać jest na nią popyt. Wszyscy zainteresowani powinni odliczać dni dzielące nas od 3 października. Rosyjskie studio 777 wydało m.in. znakomity symulator zatytułowany Rise of Flight. Teraz zdjęła jut dla nas kolejną część IL-2 Sturmowika, przez wielu uważanego za najlepszy tytuł w swoim gatunku. Jak wskazuje sam podtytuł, kampania fabularna przybliży nam losy bitwy o Stalingrad, która miała zdaniem twórców dość istotny wpływ na losy rosyjskiego lotnictwa. Warto wspomnieć także o obecności trybu multiplayer. Ten pozwoli nie tylko spuścić manto żywemu graczowi, ale i polatać z nim ramię w ramię. Wbrew polskiemu podtytułowi, najsłynniejszy detektyw, a zarazem fan kokainy, wcale nie stanie do pojedynku z Rodionem Raskolnikowem. Zamiast tego rozwiążemy 7 zasupłanych do granic możliwości zagadek, a także zaciągniemy się fetorem Londynu epoki wiktoriańskiej. Testament Sherlocka Holmesa, poprzednia gra autorstwa Frogware, otarła się już niemal o perfekcję. Możemy mieć tylko nadzieję na solidną powtórkę z rozrywki. Nie chcemy zapeszać, ale co tam. Izolacja wydaje się być jednym z najsilniejszych kandydatów do zaszczytnego miana gry roku. Oferuje zupełnie inne podejście do kinowego arcydzieła, podobnie jak ono chce przerazić gracza tym, że w kosmosie nikt nie usłyszy naszego krzyku. Jest tylko jeden ksenomorf. Tylko jeden człowiek. I tylko parę sekund, by zatrzymać życie w piersi na dłużej. Pamiętajcie, kiedy usłyszycie ostrzeżenie czujnika, będzie już za późno. Wokół Drive Club krążyły już niemal legendy. Ta arkadowa wyścigówka nastawiona na multiplayer miała być już przez Sony zniszczona, wypluta i zdeptana. Finalnie jednak jest. Warto wspomnieć o tym, że ukaże się w dwóch edycjach, pudełkowej i dla abonentów PlayStation Plusa. Twórcy zarzekają się co prawda, że ta druga nie będzie tylko rozbudowanym superdemem, w co nie bardzo chce nam się wierzyć. Być może jednak tytuł okaże się na tyle interesujący, że warto będzie go po prostu kupić. Były kiedyś takie piękne czasy, gdy co roku czekało się na kolejne odsłony wydawanej przez EA symulacji koszykówki zatytułowanej NBA Live. W pewnym momencie szyki elektronikom poczęło jednak mieszać 2K. Następnie zaś uczeń przerósł mistrza, pokonał go pięknymi wsadami i znów mamy na rynku koszykówki monopol. Wprawdzie w serię NBA 2K ostatnimi laty wkradł się jakby zastój, kolejna odsłona ma jednak go dzięki nowej generacji pokonać.
Kojarzycie Little Big Planet? To bardzo dobrze. Wyrzućcie zatem z pamięci gałganki i dodajcie do tego galaktykę. Ekskluzywny dla Xboxa One Project Spark stanowić ma rozbudowane narzędzie do tworzenia własnych gier z całej masy zarówno gotowych, jak i podatnych na modyfikacje elementów. Obsługa narzędzia ma być rzekomo bardzo prosta. Jeżeli jednak brak wam talentu, nie martwcie się. Ważną częścią całości okaże się możliwość wymiany własnymi projektami z innymi graczami. W 2015 roku Raven's Cry na pewno nie miałoby szans na tytuł najbardziej oczekiwanego RPGa z polskim rodowodem, ale w 2014 jak najbardziej. Co prawda trochę ze względu na niewielką konkurencję, bo nie do końca przekonuje nas to, że gra jakby nazbyt przypomina Risena 2. Pewne oczekiwania oczywiście mamy, choćby ze względu na możliwość walki pistoletem, czy przez wzgląd na to, że Reality Pump stworzyło dwie bardzo dobre części serii Two Worlds. Mamy nadzieję, że i Raven's Cry od nich poziomem odstawać nie będzie. Być może okrzyknięcie The Walking Dead od Telltale Games grą roku to trochę przesada, niewiele ma bowiem wspólnego z grą, nie można jej jednak odmówić bardzo ciekawego podejścia do tematu relacji międzyludzkich w czasie zombie apokalipsy. Wersja na konsole nowej generacji niewiele zmieni zapewne w kwestii teatralności, która wkradała się w niektórych fragmentach, to jednak dobra okazja, by nadrobić zaległości. 14 października ukaże się sezon pierwszy, 3 dni później ciąg dalszy poświęcony małej Klementynce. Shinji Mikami, ojciec serii Resident Evil, powraca, by przypomnieć nam, jak się dawniej straszyło. The Evil Within zabierze nas na oniryczną wycieczkę w głąb szpitala psychiatrycznego, ale i duszy głównego bohatera. Pod względem gameplayu mamy mieć do czynienia z typowym survival horrorem, łączącym elementy walki przy pomocy broni białej, zagadki oraz pierwiastek przetrwania. Nie będziemy więc kierować ponurym żniwiarzem, a człowiekiem. Dość miła zmiana. Prawdziwy atak na next geny panowie z Codemasters planują dopiero w przyszłym sezonie, ale nie powinno to zbytnio fanów F1 zmartwić. Poprzednie odsłony tego wydawanego w rocznych odstępach cyklu cechują się bardzo wysoką jakością wykonania. W zasadzie nic też nie wskazuje, by w tym roku miało być pod tym względem jakoś inaczej. Jest to więc dobra okazja zarówno dla wielkich fanów, jak i nowych graczy, by trochę poćwiczyć przed kolejną edycją. Niedoszłe True Crime okazało się jedną z największych niespodzianek 2012 roku. Gra, która miała w zasadzie wylądować w koszu, została w końcu odkupiona, poprawiona i wydana. Kiedy tylko się ukazała, szybko podbiła serca graczy klimatem rodem z osadzonych w Azji filmów sensacyjnych oraz ze znakomicie zrealizowanymi bijatykami. Częściej walimy tu z piąchy niż z kałacha. Dlaczego jednak o Sleeping Dogs w ogóle przypominamy? Jeżeli jeszcze nie graliście, 17 października będziecie mogli nadrobić zaległości, sięgając po port na PS4 lub Xbox One. Kolejny tytuł, z którego ucieszy się zapewnie jedynie bastion Xboxa. Disney Fantasia Music Evolved to inspirowana filmami Disneya gra muzyczna wykorzystująca kontroler Kinect. Podczas zabawy będziemy zajmować się odgrywaniem odpowiednich melodii, ich edytowaniem za pomocą gestów oraz śledzeniem fabuły, która już teraz wydaje się bzdurna. Wcielamy się w ucznia czarnoksiężnika, a potem zbawiamy świat. Taki w sumie standardzik. Miejmy jednak nadzieję, że Music Evolved pokaże nam, że naprawdę warto mieć Kinecta. Zawsze ceniliśmy twórców marki Borderlands za błyskotliwy dowcip. The pre-sequel błysnęło nim natomiast już w tytule. Wystarczy chwilę pogłówkować, by zrozumieć ukrytą w nim aluzję. To sequel jedynki i prequel dwójki. To także gra tworzona przez poboczną ekipę mniejszymi środkami. Nowości, takie jak obniżona grawitacja czy możliwość kierowania claptrapem, nie wprowadzą rewolucji do serii. W oczekiwaniu na prawdziwie innowacyjny tytuł jeszcze jedną kolejkę warto jednak zamówić. Raise the Sun to tytuł, którego zapewne większość graczy bliżej nie kojarzy, a szkoda, jest to bowiem jeden z najlepszych indyków wydanych na pecetach w 2013 roku. 21 października poznają go także posiadacze konsol Sony. W grze sterujemy frunącym nad pustynią statkiem napędzanym przez promienie słoneczne, które leci w stronę zachodzącego słońca. Po drodze unikamy cienia, omijamy przeszkody, zbieramy znajdźki i odblokowujemy ulepszenie dla naszego okrętu. Do tego dochodzi śliczna, minimalistyczna grafika i niezwyciężony syndrom jeszcze jednej próby. Jeżeli marzycie o karierze tancerza, ale nie jesteście na tyle pewni własnych umiejętności, by popisywać się na oczach profesjonalistów, Just Dance 2015 umożliwi wam przełamanie pierwszych lodów. Tytuł obsługuje się przy pomocy dedykowanych każdej z konsol kontrolerów ruchowych. Zadanie jest proste. Powtórzyć przed telewizorem wyświetlane przez grę ruchy w rytm słynnych popowych przebojów.
Jedna z najciekawszych postaci kobiecych w grach powraca, by ponownie poprzetrącać kości nieprzejednanym zastępom wrogów, używając do tego celu własnych włosów. Dwójka jest wprawdzie mniej multiplatformowa niż jedynka, z drugiej jednak strony bez inwencji firmy Nintendo nawet wersja na Wii U mogłaby nigdy nie powstać. Mamy jednak nadzieję, że będzie to wyłączność jedynie czasowa. Shadow Warrior ukazał się już dwa razy. Najpierw w 1971 roku, następnie w 2013 jako remake kultowego klasyka. 26 września trafi także do czytników konsol nowej generacji. Produkcja zaoferuje japońskie klimaty i da wytchnienie tym, których serwowane masowo w strzelankach dylematy moralne zaczynają nudzić. Shadow Warrior nie tylko nie będzie nam zatruwać życia tego typu sprawami, ale i pozwoli dość konkretnie rozładować się po stresującym dniu w szkole bądź pracy. Kolejna odsłona cyklu strategii turowych ponownie opatrzona nazwiskiem Sida Meiera. Beyond Earth będzie samodzielną wariacją na temat piątki, wykonaną przy użyciu tej samej technologii, ale pozamienianą względem oryginału. Przede wszystkim koniec z podbijaniem kuli ziemskiej. Tym razem wyruszymy w kosmos, by spotkać ufolutki. Początkowo mamy poczuć się w nowym świecie jak barbarzyńskie jednostki z pierwowzoru, następnie zaś przejść z potworkami do stanu symbiozy bądź zwycięstwa totalnego. Czekamy, jaramy się. Nie wiadomo wprawdzie, dlaczego świat tak bardzo oszalał na punkcie tego w połowie polskiego RPGa inspirowanego dokonaniami serii Dark Souls. Mimo bardzo ciekawego pomysłu na zabawę polegającą na łączeniu czarów i broni konwencjonalnej, wciąż pozostaje on jedną wielką niewiadomą. Czy odpowiedzialna za niego ekipa faktycznie da radę zrobić coś na poziomie tytułów From Software? Dowiemy się tego w ostatni dzień października. Jeden z tych ekskluzywów, których posiadaczom Xbox One należy zazdrościć. Już 31 października będą oni mieli okazję, by poznać tę przysympatyczną strzelankę sieciową łączącą w sobie dokonania cyklu Saints Row oraz spore usieciowienie całości. Nie należy po Sunset Overdrive oczekiwać powagi. Bardziej luzackiego klimatu i sporego naszpikowania dowcipami na temat współczesności. Za tytuł odpowiada studio Insomniac Games, znane wcześniej ze znakomitego cyklu Resistance. Czekamy! Po zawirowaniach związanych z upadkiem THQ seria WWE trafiła wreszcie pod skrzydła 2K i jak na razie wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że źle na tym nie wyjdzie. Nowa odsłona to przede wszystkim poprawienie starych błędów, ale i kolejne kroki w ewolucji cyklu. Tu chociażby zrobione od podstaw dzięki motion capture animacje. Najbardziej zaawansowana dotychczas odsłona wirtualnego teatru trafi do nas już ostatniego dnia października. Na dworze niby zimno, ale jakoś tak zaprezentowana lista straszliwie zagrzewa do boju. Październik zapowiada się tłusto, ale i listopad pod względem premier nie powinien być wcale gorszy. Już za rogiem czekają opóźnione o parę dni Dragon Age Inquisition, Assassin's Creed Unity, czy od początku zaplanowane na listopad Far Cry 4, nowe Call of Duty, czy olśniewające The Crew. Kto wygra to starcie? Trudno powiedzieć. Zapraszamy na kolejną listę premier już za miesiąc, a póki co do usłyszenia następnym razem. Thank you.